Mateusz Kaniowski, razem ze mną profesor Patryk Kaczmarczyk. Witam serdecznie. Masz 23 lata, a wygrałeś swoją walkę tak, jakbyś był nauczycielem, który bije się z uczniem. 23 lata, 98 moja data. Nie no, kurczę, wiesz co, no byłem u siebie w domu i tak jak powiedziałem, chciałem błyszczeć. Chciałem błyszczeć, bo to mój dom i ja muszę się tutaj pokazać. No, wydaje mi się, że kurczę, no z każdym w tej dywizji mógłbym się tutaj bić naprawdę jak równy z równym, bo to jest moje miejsce, ja tu się czułem po prostu, jak wszedłem do tej klatki, to wiedziałem, że perfekcyjnie muszę wykonać swoją robotę. W pierwszej rundzie naprawdę czułem się jak na sali treningowej, nie zjadł mnie w ogóle stres. Trochę w tej drugiej już chciałem po prostu skończyć walkę, bo tak naprawdę w pierwszej rundzie już powinienem skończyć tą walkę i wydaje mi się, że sędzia powinienem przerwać, ale no było jak było, powalczyłem trochę dłużej i szczęśliwie udało się skończyć przed czasem. To był twój kawałek podłogi. Zdecydowanie, fajnie siadło, co? No powiem ci szczerze, że tak, ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wczoraj podczas wywiadu powiedziałeś mi, że och, wy wszyscy, i pokazał na mnie, obstawiacie na mnie, on wcale nie jest taki słaby, tylko ten, nikt nie powiedział, że Michał jest słaby, ale obstawienie na ciebie, jak widać, było mądre. Było, tak, ja powiem ci też, że na początku starałem się być bardzo zachowawczy i chłodny, bo myślałem, że Michał naprawdę ostro na mnie ruszy i będzie chciał pokazać, że tak naprawdę nie jest tym underdogiem i mnie przełamać. I też tak to zachowawcze myślenie może pomogło mi go rozmontować jeszcze bardziej i przez to po prostu wyglądał na dużo słabszego zawodnika ode mnie. Może po prostu stres go też bardziej zjadł. Ciągle pełen szacunek do Michała, no. Tak, oczywiście. Zresztą to już przeszłość, nie gadajmy o tym. Skupmy się. Nie mamy gadać o walce. No nie, no bo... Tak, nie gadajmy o tej walce, która była 5 minut temu. Stary, kogo to już interesuje? Teraz liczy się to, co będzie, wiesz, w przyszłości, nie? Czyli ty chcesz kogoś wyzywać. Znaczy nie to, że wyzywać, ale... Kogo? Się skupić na następnych walkach. Chciałbym rewanżu z Robertem, wiesz o tym dobrze. Każdy o tym wie. No wiem, że jeszcze może nie zasługuje, bo jeszcze jest wyżej ode mnie, tak? Bo on ma 3-0, ja mam 2-1. Muszę go nadal gonić. No i zobaczymy, co da nam przyszłość. Nie, ja chcę jeszcze pogadać o waszej walce. Szedłeś genialnie. Nie. Mówię o walce z Michałem. Wjechałeś low kickami na łydę i miałem wrażenie, że którymś z nich w ogóle wytrąciłeś go i że on się przewrócił. Tylko nie jestem pewien, czy to było po ciosie. Nie. Wiesz co, pierwszy low kick trafił bardzo czysto, już wtedy wiedziałem, że jest zraniony. Po drugim się trochę delikatnie obrócił, a trzeci, jak już trafiłem, to zmienił pozycję na manikuta. Nie boisz się trochę kopać tych wewnętrznych lowów? Wewnętrznych? Tak. Wiesz co, nie, ja kopałem zewnętrzne najpierw, potem jak zmienił na manikuta. Ale potem też widziałem, że kopałeś wewnętrzne. Bo na manikuta zmienił i wtedy moja prawa noga trafiała w jego łydkę i jego się noga się rozjeżdżała. Ja właśnie pytam się, czy nie boisz się trochę, bo na pewno widziałeś multum kontuzji łamania nogi, kiedy ktoś kopie i ktoś blokuje kolanem. Wiesz co, stary, jakbyśmy się bali, że zrobimy sobie krzywdy na, wiesz... Dużo zawodników się boi. Bici ciosów w przeciwnika, to raczej byśmy przegrali większy walk, nie? Także, no ale wracając, jeżeli chcesz analizować tą walkę. Prawy low kick zmienił jego pozycję na manikuta, a ja zarąbiście lubię, jak ktoś jeszcze, to nie jest jego pozycja, bo jego naturalną pozycją jest lewa noga z przodu. Jak zmienił na manikuta, wiedziałem, że muszę strzelić latające kolano, bo to jest bardzo niewygodna pozycja do bronienia prawego latającego kolana z klasycznej pozycji. No i to latające kolano nie doszło, ale on wycofał się i ja spadłem, to jest taka moja troszkę firmówka, że lecę kolanem i od razu prawy Superman i uderzyłem po prawym kolanie prawy sierp i prosto w szczękę już wtedy było koniec tej walki tak naprawdę. Tak zaspamowałeś trzema podbródkami. No, to było głupie. Ale taki spam, stary, jakbyś grał, wiesz, na konsoli. To było głupie, to wyszło. Ale ostatni go powalił. Druga runda, nie. To była druga runda. Ja pamiętam. Ale on się przewrócił, miałem wrażenie, no widziałem powtórkę. Było latające kolano i prawy sierp. Wtedy się przewrócił. Kurde, no mam wrażenie, że... No dobra, no ty wiesz lepiej. Znaczy, chociaż dobra, muszę też obejrzeć walkę, nie będę się zakładał, ale te podwrótki były w drugiej rundzie i za to dostałem chyba tylko jedyną zjebę w narożniku, bo w drugiej rundzie, jak zacząłem sypać te takie chamskie podbródki, no już wyszła ze mnie ta gorąca krew po prostu. On gdzieś zaczął sypać prawy sierp, a prawy hak. Przyjąłem z dwa sierpy, oddałem dwa haki. No i nie tak miała ta walka wyglądać. No ale później rozłączyliśmy się, wiedziałem, dobra, mówię, sprowadzam go i kończę tą walkę, bo widzę, że już jest zmęczony, rozbity, także nie będzie się skutecznie bronił. No i tak wyszło. Wiesz co, no ty i Robert jesteście bardzo młodzi. Pamiętam twoją walkę z Kempą, ale zastanawiam się, czy tutaj w KSW to już jest czas, żebyście walczyli właśnie z tymi zawodnikami starszymi od was o 13-15 lat, czy to jeszcze trochę? No ale stary, dlaczego nie? Ja nie rozumiem. Ja właśnie pytam. Ja nie rozumiem, przecież jesteśmy, tu nie ma juniorów, młodzieżowców, kadetów, seniorów, to nie są, wiesz, to nie dlatego jest pytam. Sport, nie? Także jak ja mam 23 lata, ja się dostaję na przykład do top 5, to walczę z numerem 4-3-2-1, nieważne ile on ma lat, nie? Także jeżeli bym skalkulował, wiesz, kto ile ma lat, to no dobra, to mówisz, że chcesz walki z Robertem, a oprócz Roberta, tak żebyś mógł to ładnie pokazać właśnie? No jeszcze jest Dawid Śmielowski, który mówił, że nie jestem na jego poziomie i ja lubię takie sytuacje i Dawid sprawdzam. Dawida.
Przepraszam, bo przechodził Michał Kita. Chcę was przeprosić wszystkich, którym nie weszły kupony. Ja nie mam pojęcia, co tam się stało. Widzieliście, że on miał go na widelcu i nie wiem, co tam się wydarzyło. Ty jeszcze tego nie widziałeś, ale zobaczysz. Mówisz, że taki... Waga ciężka, no kurczę. Jeden błąd, wypompujesz się z tlenu i jest... To była taka dominacja, on go kończył. On go po prostu bawił się z nim jak z dzieckiem i nagle pstryknięcie palca i nie było Michała. Tak, powtórzę się, taki sport. Bob Sapp kiedyś też dwa razy pokonał. O Jezus. Remiego? Nie, Remiego, tylko Jezu, gość czarny od low kicków. Jezu, wypadł mi taka postać. Trener Tomka Sarary z Holandii. Taka postać w kickboxingu. I Bob Sapp go dwa razy pokonał. Ja teraz jest, aż mi jest wstyd, bo to jest jeden z moich naprawdę, kurczę, ulubionych kickboxerów. No dobra, nie ważne. No udajmy, że tego nie było i przejdźmy dalej, przejdźmy dalej. Przejdźmy dobra, dalej. Słuchaj, to jaki jest taki twój wymrażony freak fight, przepraszam, dream fight chciałem powiedzieć, to się rymuje, nie licząc Dawida. Taki dream fight, nie patrząc nawet na kategorie wagowe, bo może... Taki dream fight w KSW, wiesz co, ja byłem zawsze mega fanem, chociaż sam nie jestem najlepszy w jiu-jitsu i tak dalej, ja byłem zawsze, chciałem zmierzyć się z Kleberem Kojka Herbstem. I to jest mega, ja wiem, że to jest zawodnik teraz może poziom wyżej ode mnie, w tym momencie on będzie walczył o pas Rizin, z tego co wiem. Czy już walczył, nie wiem, bo może tak nie śledzę mocno japońskiego rynku, ale to jest gość, którego naprawdę, kurde, gdzieś tam marzyłem sobie, wyobrażałem tą walkę z nim, także no to był taki mój dream fight w KSW. A oprócz Klebera, Kojka Herbsta? Kurczę, no nie wiem, nie będę sobie układał takiej kolejki. Teraz bym chciał, nie wiem, z Robertem Ruchą się bić i tyle mi to w głowie. Jeszcze z Dawidem Śmiałowskim. Myślałem, że mówisz, że z Roberto. I mówię, oj. A, tak, z Roberto, nie? Nie ta waga, to chłopak odważny. Roberto w rękawicach, dwudziestkach mnie dotykał po głowie i czułem, jakbym kamieniami dostawał, także wiesz. Tak? No, sparowałem z nim na UFD tam, że także wiesz, no. W rękawicach dwudziestkach, także to są naprawdę wielkie rękawice. I jak dostawałem w głowę, to czułem, jakby mnie kamieniami rzucał. Będziesz mistrzem KSW? Będę. Kiedy? Nie wiem, ale będę. Bardzo mi się to podoba, kiedy ty łamiesz te schematy i mówisz to tak wszystko otwarcie i na spokojnie. I ty sam sobie zdajesz sprawę z tego, że to ci przyniesie sukces. Wiesz co, nie, może tak się nie zastanawiam nad tym, że to mi przyniesie sukces, ale nie zastanawiam się nad tym, czy mi to przyniesie sukces. Po prostu staram się być sobą. I tak jak jestem gdzieś w rozmowie z... Wiesz co, nie staram się gadać z tą, jakbym udzielał wywiadu, tylko tak jakbym rozmawiał z żonkiem. I to jest ważne? To jest, wiesz, to jest dla mnie takie właśnie najbardziej naturalne w tym wszystkim. I myślę, że przez to tak ludzie mówią, że jestem tak otwarty na media i tak dalej. Ja po prostu staram się zapomnieć o tej kamerze i rozmawiam z tą, tak jakbyśmy rozmawiali gdzieś na backstage'u. A powiedz mi tak całkowicie szczerze, bo może nie mam racji, ale czy w takim przekazie medialnym nie pomogły trochę freak fighty, które pokazały, że jednak takie gadanie bezpośrednie spowoduje, że ludzie są bardziej zainteresowani? Wiesz co, nie, ja zawsze byłem wielkim fanem Muhammada Ali'ego. I gdzieś tam kiedyś obejrzałem jego dokument, dwie części, polecam wszystkim zawodnikom młodym na HBO, jest dwie części o Muhammadzie Alim i tym, jaka krytyka go spotykała na początku swojej kariery, jak on, mówili na niego wielka gęba, bo cały czas mówił, nie zamykał się, ale on miał to w dupie, szczerze, w dupie to miał, robił swoje, bo on, a z kolei on brał to, no to też można powiedzieć, że taki freak fight, bo od wrestlerów tych z Ameryki, nie? Tak, WWE. On się wzorował na nim i on mówił o tym, że on ma to w dupie, że będą mówić. On mówił jeden swój slogan, że mogą cię lubić lub nie lubić, ważne, żeby kupili bilet. To jest jedna strona, ale druga strona, jeżeli udowadniasz to w oktagonie, czy w klatce, czy w ringu. Jesteś wtedy wielki. Jak nie robisz tego, to jesteś najgorszy, ale jak pokazujesz... Stary, no to działa w dwie strony, także no nie grasz, nie wygrasz. Syndrom Conora. Jeżeli wygrywał w UFC, to wyszedł najwyżej, jak się tylko dało. No tak, a teraz myślisz, że jak przegrywa, to on gdzieś tam płacze w kącie? No płacze w Lamborghini, nie? Ale płakanie to i tak płakanie. No tak, ale lepiej w Lamborghini niż w maluchu. Jeżeli chodzi o zawodników na całym świecie, to taki twój wymarzony pojedynek, już patrząc na wszystkich. No co, czemu cię nie mogę zapytać? Co jest z tym złego? Kaniowski, make it happen. Nie, no serio. No Kaniowski. Przekonasz trochę. Przecież takie solo byśmy walnęli do człowieku, zarobiłbym tyle pieniędzy. Wariacie, wyższa kategoria wagowa. O, Karol. Jesteś moim menadżerem. Ustaw mi walkę z Kaniowskim. Robimy to. Kończymy ten wspaniały wywiad. Bardzo było miło. Gratuluję.